Otóż w dniu dzisiejszym, w godzinach późno wieczornych, aczkolwiek jeszcze nie nocnych, doszło do zdarzenia na przejeździe kolejowym w miejscowości Szachy. Doszło do wypadku pomiędzy samochodem osobowym i jadącym pociągiem linii TLK. Samochód jest doszczętnie zniszczony, natomiast osoba, która była kierowcą w danym pojeździe, jest osobą poszkodowaną, niemniej jednak żyje, znajduje się w szpitalu i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc panu doktorowi ze szpitala praskiego, który był pasażerem w tutejszym pociągu i udzielił mu naprawdę bardzo rzetelnej, super pomocy i ten człowiek, myślę, że uratował mu życie. Jesteśmy prawie kilometr od przejazdu. Około 800 metrów, także ten, ponieważ pociąg jechał, tak domniemamy, że jest około 110-120 km na godzinę, także no, dlatego jest taka odległość, no, taki jest dystans wyhamowania pociągu, całego składu. To jest przejazd z rogatkami, gdzie jest sygnalizacja dźwiękowa i świetna, natomiast przejazd nie jest stricte strzeżony, to znaczy nie ma tutaj ani szlabanów, ani drużnika, który mógłby zareagować ewentualnie. Ale wszystko działa, tak? Tak, z informacji, które mamy, no to jak najbardziej wszystko działało zarówno przed, jak i w tym momencie, nawet jeżeli teraz nawet w tej porze nocnej to już widać nawet działającą sygnalizację świetną z tej odległości. To znaczy na początku wszyscy spaliśmy i nastąpił kurz, buch był, kamienie wszędzie, kurz. Jechaliśmy z dzieckiem, dziecko było przestraszone. No i stanęliśmy. No jak wyjrzeliśmy, samochód był pod lokomotywą. No nie widziałem, tylko słyszałem huk. Potem raptowne hamowanie pociągu, kiedy wyjrzałem przez okno, pociąg się zatrzymał. Zapytałem się maszynisty, powiedział, że na przejeździe uderzyliśmy w samochód osobowy. Pociąg się zatrzymał, kierowca, żeby tam pierwszej pomocy żeśmy udzielili, wezwali odpowiednie organa, policję, straż pożarną, pogotowie. No i to się wszystko tak zaczęło i pomału to jeszcze do tej pory trwa. Ale w tej chwili ten pociąg jeszcze nie odjedzie. Nie odjedzie, bo czekamy na decyzję PLK. To jest Polskie Linie Kolejowe. No bo oni zdecydują jeszcze lokomotywę, jest tak samo niesprawna, to trzeba będzie wymienić lokomotywę tak samo, bo ta nie pojedzie dalej. A pasażerowie będą? No pasażerowie, część no już tutaj poprzyjeżdżały rodziny, pozabierali, a część no niestety będzie musiała tutaj poczekać jeszcze. Ile to jeszcze może potrwać? No nie wiem, nie pytałem się jeszcze tutaj z PLK. Jeszcze trudno mi jest coś cokolwiek powiedzieć.